W tym filmie na temat Zatorka pokażę Wam, o co chodzi z wymianą tulejki wałka rozrządu od strony pompy. Tutaj mam starą tulejkę. Jak widać, jest tak wytarta, że aż szkoda mówić, do tego stanu ktoś jeździł. Zobaczcie, tutaj jest luz, milimetr lub więcej. Tutaj nie może być luzu, bo przez wałek dodatkowo tutaj jest kanał puszczony. Idzie smarowanie w górę na głowicę i dodatkowo jeszcze na pierwszą panewkę główną od strony koła. Jeżeli tutaj będzie taki duży luz, smarowania głowicy prawie że nie będzie. I panewka główna przednia też będzie miała słabe smarowanie, no bo olej idzie od drugiej strony przez wał, ale tutaj to jest tak skonstruowane, że zasilanie olejem z dwóch stron. Tulejkę już mam dorobioną i teraz tak, tulejkę warto dorobić z grubszym rantem, z tego względu, że gdy sobie założymy obudowę, tutaj warto zostawić szczelinę na dwie uszczelki, nie na jedną, tylko na dwie. Mierzymy sobie to po założeniu obudowy szczelinomierzem. A dlaczego na dwie uszczelki? Ano dlatego, że jeżeli nam się ta powierzchnia wytrze, to jedną uszczelkę wyciągamy i dajemy na przykład drugą uszczelkę z cieńszego papieru dorabiamy. I już ten nam luz wzdłużny się skasuje. Taki pomysł na to po prostu wymyśliłem.